W Nowym Jorku jest restauracja, w której hot dog kosztuje $69. Kto go kupuje? Prawie nikt. I o to chodzi. Ważne jest, abyśmy zobaczyli cenę hot doga, a potem uznali, że cheeseburger za niecałe 18 dolców to dobry wybór. Tak działa heurystyka zakotwiczenia, skłonność do opierania się na tych informacjach, które dotarły do nas jako pierwsze. To, o czym dowiedzieliśmy się na początku, jest punktem odniesienia do tego, czego dowiadujemy się później. Cheeseburger za $18 byłby drogi, ale gdy hot dog kosztuje blisko 4 razy więcej, to jego cena staje się akceptowalna. To działa. We wspomnianej restauracji sprzedaż cheeseburgera wzrosła po tym, jak w menu pojawił się najdroższy hot dog na świecie. Zakotwiczenie to jeden z najsilniejszych efektów obserwowanych w psychologii. Możemy zakotwiczyć się nawet na czymś, co w danym kontekście nie ma żadnego znaczenia. Uczestnicy jednego z badań zostali poproszeni o napisanie na kartce dwóch ostatnich cyfr swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie zapytano ich, czy byliby gotowi zapłacić wypisaną sumę za butelkę wina czy pudełko czekoladek. A zatem jeżeli ktoś napisał, że jego ubezpieczenie kończy się na liczbie 56, to odpowiadał na pytanie, czy jesteś gotowy zapłacić $56 za wino. W drugiej części ci sami badani sami określali, ile byliby gotowi zapłacić za proponowane im towary. Osoby, których numer ubezpieczenia kończył się wyższymi liczbami, były skłonne zapłacić znacznie więcej za te same produkty niż osoby, których numer kończył się niskimi. Pamiętajcie o tym przy następnej wyprzedaży w sklepie, gdy spojrzycie na cenę przed promocją, kotwica i po obniżce. Może komuś chodziło właśnie o to, byście kupili towar właśnie za tę ostatnią cenę.